Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest już z nami profesor Przemysław Sadura. Upewniłam się na samym końcu, czy profesor. To bardzo ważne, że jest z nami profesor Przemysław Sadura. Krytyka polityczna i co, jak cię jeszcze przedstawić? Powiedz mi dobrze, żeby było. Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. No i co myślisz o tym, co się wydarzyło dzisiaj wieczorem? Czyli, że jednak nie udało się i bezwzględną liczbą głosów, bezwzględnym wynikiem procentowym Donaldowi Tuskowi pokonać Prawa i Sprawiedliwości. Na tę godzinę jeszcze. Na tę godzinę, tak. Pamiętajmy, że no. Czasami stowarzyszenie jeszcze... Na ten moment wygląda, że wygrała koalicja. Koalicja grilla i kanapy. Czyli ta partia, która wygrywała większość wyborów w Polsce, no może poza tymi ostatnimi, to znaczy więcej ludzi zostało w domach albo wybrało wypad za miasto niż wizytę, niż głosowanie na którąkolwiek z partii. Ale to przez pogodę? Czy to właśnie, bo zastanawialiśmy się z Katarzyną Kasią, która była tu przez chwilę, dlaczego ludzie nie chodzą na wybory samorządowe, które są tak naprawdę ważniejsze dla nich, jeśli chodzi o taką codzienną egzystencję w miejscu zamieszkania, no to wybory samorządowe są ważniejsze niż wybory parlamentarne. No, no tak, ale to chyba lepsze pytanie to byłoby, dlaczego nagle zaczęli tak intensywnie chodzić, bo wybory samorządowe miały bardzo taką ciekawą specyfikę na tle wszystkich innych wyborów w Polsce, bo we wszystkich innych wyborach prezydenckich, parlamentarnych, eurowyborach, referendach było tak, że im większa wielkość zamieszkania, im wyższe wykształcenie, im większa zamożność, tym frekwencja wyższa. Tak? Tylko w samorządowych było tak, że im mniejsza miejscowość, tym frekwencja wyższa. To znaczy chodzili na wybory samorządowe ci, którzy naprawdę czują się związani ze swoimi wspólnotami, zakorzenieni. Natomiast w aglomeracjach... A jeszcze mam jedną teoria. Dobra, tylko skończę. Nie, tylko od razu, nie, bo to od razu muszę wrzucić. Bo tu chodzi o to, że no jak nie pójść? Przecież wuj później zdejmie pas i wleje, no. Jeśli nie pójdziesz na niego zagłosować. No wiesz, no tam, wiesz, na wsi, w mniejszych tych, takich małych miasteczkach, no to tam się chodzi, no bo trzeba pójść, bo tam jak 20 osób nie odda głosu na daną osobę, to ta osoba będzie wiedziała, kto na nią nie zagłosował. No tak, i często jeden albo dwa głosy decydują o tym, kto wygrał, co no też tak. Jest... silną motywacją. Stąd taka niezbadana sprawa, ale i trudna zresztą do zbadania, skala jakichś takich nadużyć, fałszerstw wyborczych zawsze była największa w samorządowych. To tam można było za przysłowiową butelkę wódki kupić głos wyborczy. Wystarczyło tylko, żeby stać przy lokalu, zbierać, dawać puste karty do głosowania, zbierać te odpowiednio i tak dalej. No więc to, no wiemy, że to też się zdarzało, tak? Nie chodzi o to, że to jakiś proceder, który zniekształcał wynik wyborów, no ale pokazywał, że jest walka naprawdę o każdy głos w tych mniejszych miejscowościach. I dopiero polaryzacja spowodowała, że frekwencja w wyborach samorządowych zaczęła bić rekordy. No w poprzednich 55% to nigdy w tyle nie, ludzi to był nie rekord, poszło. Jeśli chodzi, 2018 w dużych miastach frekwencja była wyższa, zaczęła się zachowywać ta frekwencja w samorządowych tak jak wszędzie indziej, bo to polaryzacja. Proszę, nie tak, że ludzie nagle się poczuli słoikami, tylko warszawiakami, I zaczęli tu głosować, tylko po prostu ta sama emocja, która ich pchała do urn w czasie wyborów prezydenckich, parlamentarnych, pchała w czasie samorządowych i to zdaje się trochę teraz przygasło. Ale przygasło, bo ludzie się zmęczyli, już mają dość, przygasło, bo ta kampania właściwie nie istniała i tak naprawdę tak się trochę zaktywizowała dopiero po świętach, czyli w ostatnim tygodniu, kiedy tam Donald Tusk i Jarosław Kaczyński pojechali w różne miejsca zagrzewać do boju, czy dlaczego? Trochę moim zdaniem dlatego, że osłabiła się polaryzacja, znaczy partie demokratyczne, które są w koalicji, zaczęły coraz mocniej ze sobą rywalizować, zwłaszcza Trzecia Droga i koalicja Razem z Lewicą. Kwestia praw kobiet, kwestia aborcji, która je podzieliła.
ja akurat byłem zwolennikiem jednej listy przed poprzednimi wyborami i twierdzę do tej pory, że ona dałaby wyższy nawet wynik niż ostatecznie był. To, co zadecydowało tam o zwycięstwie tak dużym sił demokratycznych, to nie było, one wygrały mimo, że nie były na jednej liście, ale decydujące było to, że pod koniec kampanii były w stanie obniżyć napięcie tego konfliktu między rywalizującymi o głosy siłami demokratycznymi, wysyłając sobie te znaki poparcia, tak? Przekazując sobie znak pokoju, namawiając do głosowania nawet taktycznego na Hołowni. I wielu wyborców tak się zachowało. Głosowało na trzecią drogę, bo głosowało tak naprawdę na najsłabsze ogniwo w łańcuchu. Natomiast w tym momencie już na pierwszy plan wyszły kwestie, które różnią podejście tych partii do kluczowych, zwłaszcza dla tych najważniejszych grup, które zdecydowały o poprzednich wyborach, czyli dla młodych wyborców, dla młodych kobiet, kwestii takich jak prawa człowieka, aborcja, ale, prawa LGBT. Ale to powinno podnieść temperaturę, teoretycznie niby troszkę podniosło temperaturę sporu, a zawsze ten spór polityczny sprawia, że ludzie mają o czym głosować, tak? Znaczy, bo nagle coś mnie dotyka. I tutaj się przeliczyła moim zdaniem absolutnie lewica, bo liczyła na tym, że zyska i liczyła też na tym, że straci Hołownia. I Hołownia ani moim zdaniem tak wcale dużo nie stracił na tej kwestii aborcyjnej, a lewica to właściwie widzimy, że nic nie zyskała. No wręcz straciła w porównaniu tak, do... Tak, ale mnie bardziej interesuje... Zyskała tylko koalicja tak naprawdę. Koalicja, tylko że w ogóle jak spojrzymy na liczby bezwzględne, to nikt nie zyskał w porównaniu, no wiadomo, że frekwencja i tak dalej. Jak mówiłem, koalicja grilla i kanapy. Tak jest, ale moje pytanie brzmi, co się dzieje, że choć mamy pół roku od zmiany, mimo że media państwowe są bardziej zdecydowanie publiczne niż były za czasów PiSu, a na pewno jest tam informacja pokazująca to, jak ten świat wygląda, a nie jak chce, żeby wyglądał Jarosław Kaczyński, albo jak chcą, żeby Jarosław Kaczyński go oglądał. No i co? I PiS wciąż... No, po prostu niebotyczny wynik, ponad 33%. To jest wręcz nieprawdopodobne. Kolejne wybory wygrane. No, populizm się w Polsce nie skończył, tak? My za szybko odtrąbiliśmy sukces 15 października. Znaczy, trzeba by się przyjrzeć, no, jak wyglądał elektorat Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed wyborami, w czasie tych 8 lat rządów. Badaliśmy to razem z Ławkiem Sierakowskim, opisaliśmy to i w raportach, i w książce Społeczeństwo Populistów. No, PiS jako jedyna tak naprawdę siła, licząca się siła polityczna w Polsce, miał elektorat bardzo silny, który się utożsamiał z tą partią. Tak naprawdę, robiąc sondaż, zadaliśmy pytanie o motyw głosowania na partię, na którą głosujesz, dając trzy możliwości do wyboru. Czy jest tak, że to jest twoja partia, jesteś z nią, utożsamiasz się z nią, czyli taki elektorat ideowy albo fanatyczny, w zależności, czy chodzi o partię, którą lubimy. Okej, a to nie było 100%. Znaczy, to nie było 100% ci nie, wyborcy... Nie, tak, to była jedna trzecia, no. To była jedna trzecia. Do tego jeszcze jedna trzecia takich sceptycznych, których w ogóle partie demokratyczne mają w większości takich wyborców, którzy mówią, no wszystkie partie są do niczego, ta może jest mniej zła niż inne. No i wreszcie elektorat cyniczny, elektorat, który nie utożsamia się z partią, ale głosuje kierując się interesem. Mówi, może nie lubić Kaczyńskiego, może nie mieć konserwatywnych poglądów, ale mówi, a ci dają, tak? Ci się dzieli. Wprowadzili programy, ufam. I PiS sobie zbudowało przez lata rządów ten elektorat, który też, no można go nazwać takim pragmatycznym, klientelistycznym. I teraz, no jaki elektorat najłatwiej jest odbić? No przecież nie ten tożsamościowy. Widzieliśmy, że on po prostu natychmiast odpływał od TVP, żeby przejść do TVP Republika, do TV Republika. Ten sceptyczny
O ten cyniczny chodzi, tak? Tylko trzeba czasu, żeby go pozyskać. Na razie to można by go zdemobilizować, ale nie jest tak łatwo spowodować, żeby ludzie nagle zaczęli głosować na inną partię. To zaufanie buduje się z czasem i tego czasu jeszcze koalicji rządzącej zabrakło. Jak patrzyliśmy na tą rekordową frekwencję w ostatnich wyborach, na ten skok frekwencji wśród młodych, przecież on skoczył, ta frekwencja tam skoczyła o ponad połowę, na wzrost frekwencji młodych kobiet. I robiliśmy sondaże zaraz po wyborach, takie, które miały prognozować frekwencję w wyborach samorządowych, w eurowyborach, to widać było, że ci nowi wyborcy dali siłom demokratycznym kredyt zaufania, jasne, ale że to była jednorazowa pożyczka, że wcale nie deklarowali, że tak ochoczo pójdą do urny w wyborach samorządowych czy eurowyborach. Więc można było zakładać, że ta frekwencja w tych grupach i frekwencja ogólna będzie niższa, ta koalicja 15 października nie ma aż tak mocnych sił mobilizowania tego elektoratu, że dopiero wybory prezydenckie naprawdę rozgrzeją Polaków. Mamy sejmiki województwa i w tej chwili to wygląda tak, że w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W sześciu województwach zwycięża Prawo i Sprawiedliwość, w 10 Koalicja Obywatelska, ale oczywiście to nie znaczy, że te 6 województw pójdzie do Prawa i Sprawiedliwości, no bo mamy tutaj różne koalicje, które tam powstaną, na przykład województwo łódzkie, w którym zwycięża Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,6, no to tam Koalicja Obywatelska ma 31,4, a Trzecia Droga 12,9, więc już Koalicja Obywatelska z Trzecią Drogą więcej, ale nawet ten wynik, patrząc teraz, jest wynikiem gorszym dla Prawa i Sprawiedliwości niż w 2018, bo po 2018 było 7 województw dla PiS-u, plus na Śląsku udało się wejść w koalicję z bezpartyjnymi samorządowcami i w sumie był podział pół na pół. W tej chwili mamy 10-6, a i tak te 6 na razie stoi pod znakiem zapytania. Oczywiście podkarpackim, no to wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość 49,7, Koalicja Obywatelska 19,2, Trzecia Droga 10,9, no więc tutaj chyba sprawa jest absolutnie jasna. I Podlasie będzie miało prawdopodobnie PiS, także 41,1, Koalicja Obywatelska 28, Trzecia Droga 16,9. Czy ktoś tam jeszcze więcej? Nie, nic nie dostał. No mamy tutaj Lubelskie, Prawo i Sprawiedliwość 46,7, Koalicja Obywatelska 18,9, no Trzecia Droga. Trzy już mają. No ale tutaj Lewicy nie mamy na przykład, co tam dalej się dzieje. W każdym razie, no, prawdopodobnie nie uda się to, na co liczyła Koalicja Obywatelska, czyli że na przykład tylko 2 województwa zostaną dla Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie zostanie 4 chyba. 4, co jest gorszym wynikiem niż w 2018 roku. Ale na to przynajmniej się szykuje w tym momencie. Chociaż to Podlaskie oczywiście, tylko że Lewica na Podlasiu nigdy dobrze nie wypadała jakoś, więc tutaj może się okazać, że nie będzie, tam raczej jacyś niezależni mogą się, chociaż nie, a nie, tak, bo tam, właśnie, bo tu są tylko podane 3 komitety pierwsze. Nie widzimy, co się dzieje dalej na czwartym miejscu. No dobra, ale to tak czy siak nie jest tak hura optymistycznie dla Koalicji Obywatelskiej, jak jeszcze parę dni przed wyborami się mówiło. Ale też ja bym nie wiem, czy, bo też słucham tak komentarzy, czytam, przez chwilę mnie nie było w studio i już też jest część takich komentatorów, które już właściwie z kolei w drugą stronę, że właściwie Koalicja Obywatelska powinna czuć się przegraną. No nie, też jestem zdziwiony. Znaczy, tutaj jako argument pada to, że no dobra, Donald to Tusk marzy. Kto wygrał wybory w takim razie? No PiS wygrało w ogólnopolskim takim. No ale to tak samo można powiedzieć, że PiS wygrało parlamentarne wybory. Wygrało. No wygrało, ale nadal szok. Nie jest. Szok. Tylko że traci władzę. Wygrywa wybory i traci władzę. PiS słabnie, tylko słabnie wolniej niż wielu zakładało. A
Ale twoim zdaniem to jest tendencja, która się będzie utrzymywała i na przykład wybory do Parlamentu Europejskiego, które już za dwa miesiące, to będzie, no chociaż... Pytasz no tak. Profesora, rozumiem, że... Tak, nie. Pytam profesora. A chciałem też udzielić odpowiedzi. No to ale... czekaj, no to najpierw... Nie, profesor... Proszę. No, ja nie lubię tak prognozować, no, bo my socjolodzy nie wróżymy z kuli, ale jeżeli miałbym na sondażach się opierać, na tych nastrojach, które do tej pory obserwowaliśmy, zobaczymy jak wynik tych wyborów wpłynie na nastroje, bo on wpłynie jakoś, to frekwencja w tych eurowyborach też nie zapowiadała się na jakąś spektakularną. Znaczy jasne, że nie zaskoczy nasz spadek frekwencji w okolice tego, jak, nie wiem, jak zaczynaliśmy głosować do Europarlamentu, kiedy to była frekwencja 20%, tak? Polaryzacja spowodowała taki dwukrotny wzrost tej frekwencji. I ja bym zakładał, że jeżeli tylko wybory do Europarlamentu nie będą miały charakteru plebiscytu dotyczącego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To, że one nie rozgrzeją, że one, to jednak ludzie się tak mocno, my możemy zaklinać rzeczywistość, możemy mówić, że nie ma wyborów ważniejszych i mniej ważnych, ale ludzie swoje wiedzą. Ale no, jednak retoryka PiS-u, bardzo antyunijna, antyniemiecka, która pewnie jeszcze będzie się narastała w ostatnim, w przysusze, jak premier Kaczyński, prezes, występował na koniec tej kampanii samorządowej. To o czym było oczywiście też? Było o złym Niemcu, i Wandzie, która nie chciała Niemca. Ja wiem, tylko że będzie podkręcało, a Koalicja Obywatelska, w ogóle cała koalicja, wejdzie w to jak w masło, ponieważ będzie właśnie podkręcała nastroje polexit. Będzie mówiła, zobaczcie, tam jest PiS, które wyprowadzi nas z Unii. To są ludzie, którzy idą ramię w ramię z partiami Putina w Europie. Więc moim zdaniem to będzie ta polaryzacja. Jeżeli to rzeczywiście pójdzie już na takie zwarcie i przekształci wybory w plebiscyt, to frekwencja wzrośnie, no bo tak jak wybory są świętem demokracji, to plebiscyty są świętem populizmu. No to jest ta kluczowa instytucja, w której można... Będą wyniki, ja wiem, że nie lubisz gdybać, ale i tak cię o to zapytam. To może mieć po prostu bardzo negatywne, daleko siężne konsekwencje dla Polski, bo do tej pory my się przyzwyczailiśmy myśleć, że nasze członkostwo w Unii Europejskiej jest niezagrożone. Jeżeli nagle się okaże, że już nie jedna, ale dwie siły mainstreamu proponują polexit, no to wyszliśmy w bardzo niebezpieczną niebezpieczną dla naszych wyborów cywilizacyjnych fazę rozwoju demokracji. Ja się spodziewam, że może być tak, że będą wysiłki idące w kierunku mobilizacji, podbijania tej frekwencji, tylko że mam wrażenie, że ta rosnąca frekwencja, ona nam rośnie tak naprawdę we wszystkich wyborach od 2005 roku mniej więcej. Wcześniej spadała, zwłaszcza w parlamentarnych. Ta rosnąca frekwencja wcale nie jest oznaką poprawy demokracji, tylko wręcz przeciwnie, jest trochę jak gorączka, która jest symptomem jakiejś choroby, która trawi ten organizm. Znaczy im bardziej byliśmy spolaryzowani, im bardziej byliśmy podzieleni, im bardziej byliśmy podzieleni na te dwa społeczeństwa, Polskę liberalną i solidarną, na PiS i antyPiS, tym frekwencja była wyższa, ale dla demokracji pożytek z tego nie był. To brzmi w ogóle tak dość zaskakująco, bo wydawało mi się, że właśnie im wyższa frekwencja, im bardziej się interesujemy wyborami, im bardziej chcemy uczestniczyć w tym święcie demokracji, tym lepiej dla demokracji, a ty mówisz, że nie. No bo trochę zależy od tego, jaki jest motyw. Znowu, gdyby frekwencja w eurowyborach rosła dlatego, że my lepiej rozumiemy, czym jest Europarlament, Komisja Europejska, ale nie, ona rośnie dlatego, że to jest kolejny front tej wojny polsko-polskiej.
Dlatego też ten wzrost frekwencji w wyborach samorządowych w aglomeracjach wcale nie jest oznaką tego, że my się bardziej zakorzeniamy i że również duże miasta stają się naszymi takimi ojczyznami. Tak. Nie, po prostu jesteśmy rozgrzani przez ten dominujący konflikt polityczny. A on jest niebezpieczny, bo to jest trochę tak, że jakby spojrzeć na po tym, jak już przestał nas grzać podział postkomunistyczny i zaproponowaliśmy ten podział na Polskę solidarną i liberalną, to raz wygrywa jedna, raz druga. I po czasach, które są lepsze, przychodzi okres smuty. I za którymś razem my po prostu możemy tą łódkę wywrócić, jak nią tak będziemy kolebać. To ja mam jeszcze jedno pytanie, które też już tylko tu... Nie, mam więcej, ale chciałam ci potem odstąpić głos. Chyba, że nie masz pytań. Nie, no mam pytanie, bo ciekawi mnie wynik, bardzo dobry wynik Magdaleny Biejat w Warszawie, która zajęła trzecie miejsce. Były co prawda sondaże, które wcześniej pokazywały, że będzie druga i wręcz przeskoczy Tobiasza Bocheńskiego i wejdzie do drugiej tury, co moim zdaniem byłoby bardzo ciekawe, ale się to nie wydarzyło. Ale wynik jest dobry i jest dobry, jeśli chodzi o Lewicę. Jest wyjątkowo dobry, a Magdalena Biejat jest przedstawicielką partii Razem, więc tej odsłony młodej, nowej odsłony lewicy. I czy to nie oznacza, że wyborca lewicowy o naprawdę lewicowych poglądach bardziej dla niego przekonująca jest lewica Magdaleny Biejat i partii Razem niż lewica Włodzimierza Czarzastego i kto tam jeszcze jest? Anna Maria Żukowska i kto jeszcze? Robert Biedroń. I Robert Biedroń. No, to nie jest wielkie zaskoczenie, że Magda Biejat jest bardziej atrakcyjną opcją dla lewicowego wyborcy. Mnie, prawdę mówiąc, aż kciuki bolą, bo je cały dzień ściskałem właśnie za Magdę. Ten wynik jest bardzo dobry, on jednocześnie jest trochę rozczarowujący. No były te sondaże, które właśnie pokazywały, że po pierwsze to może być druga tura, a po drugie, że to byłaby druga tura Trzaskowski kontra Biejat. Ale tam są tylko 3 punkty procentowe różnicy, to jest mało. To jest mało. No, patrząc na przykład na właśnie ogólnopolski wynik Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy, gdzie jest przepaść. Tak, tylko że to jest taki wynik, który no, jest na pewno bardzo dobry, na tyle dobry, że już nie można zignorować Magdaleny Biejat jako potencjalnej twarzy lewicy, jako potencjalnej kandydatki w wyborach prezydenckich, ale jest jednocześnie za słaby, żeby jej to gwarantować. Natomiast lewica zdecydowanie potrzebuje takiej zmiany wizerunkowej. Ten sam czy triumvirat na lewicy jest nie do utrzymania. On jest wbrew temu, co partia sama o sobie mówi i co my wiemy z badań dotyczących elektoratu lewicy. Mówi o sobie, że jest kobietą. Tak naprawdę jest dziewczyną, bo lewica... Jedyny dobry wynik wykręciła, mówiąc tak kolokwialnie, w elektoracie kobiecym najmłodszym, 18-29. Słysząc lewica jest dziewczyną, zamykam oczy. I widzisz Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia i Adriana Zandberga. Dlaczego lewicowe wyborczynie mają mieć taki dysonans? Ale to jest jasne, tylko moim zdaniem Karolina, która tutaj... Jak rozumiem, też kibicowała troszkę. Ja nie powiem, komu kibicowałam. No, ale tak... Zachowam się profesjonalnie. No dobrze, ale tak. Nie, ja byłam bardzo. Nie, bo mnie to strasznie ciekawiła mnie ta rozgrywka, co by było, gdyby w Warszawie się okazało, że jest jednak inaczej i niewiele brakowało, żeby było inaczej. No niewiele i wiele. Jednocześnie tak naprawdę mi się wydaje, że w ogóle wyciąganie jakiegokolwiek wniosku na podstawie trzeciego miejsca pani Magdaleny Biejat w Warszawie. Trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski, znaczy, bo jeśli to przełożyć w ogóle na próbę ogólnopolską, to nagle się okazuje, że ta lewica znowu ląduje gdzieś w okolicach swojego poparcia. W dodatku za Konfederacją. W okolicach, ja wiem, ale ja teraz nie mówię o tym sondażowym, tylko gdyby wziąć te wyniki, przenieść te warszawskie na wybory prezydenckie ogólnopolskie, i zacząć zliczać w liczbach bezwzględnych, no to wciąż jest zdecydowanie za mało, żeby w ogóle marzyć realnie o wyścigu o drugą turę. Mówię teraz o tym, co dostała lewica. Więc na razie lewica musi się sama ze sobą, moim zdaniem, poukładać i wciąż jednak uwagę wszystkich będzie ogniskować jednak starcie
dwóch największych ugrupowań i dwóch największych bloków, czyli Zachłannej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej. I na to się powinniśmy chyba szykować przy wyborach tych do Europarlamentu. I jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to też jednak to będzie to główne starcie, które, czy też linia podziału, jaką wytyczą nam politycy przed tymi wyborami. Może tak być, chociaż jednak trzeba pamiętać, że wybory prezydenckie przez to, że to mają te dwie tury, to umożliwiają taką grę, w której siły demokratyczne mogą próbować jakiejś repolaryzacji, depolaryzacji. Może się okazać, że próbują ten spór między trzecią drogą a siłami liberalno-lewicowymi o prawa kobiet i aborcję próbować uczynić centralnym tematem, po to, żeby trochę przysłonić podział na PiS i antyPiS, bo to jest korzystne. No oczywiście z punktu widzenia rządzącej koalicji optymalny scenariusz jest taki, że w drugiej turze stają przeciwko sobie kandydaci nie PiSowscy, nie? Czyli na przykład Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. No na przykład. I to dopiero jest najbardziej prawdopodobne na dziś. I wtedy my rzeczywiście możemy realnie zacząć mówić, że populizm w Polsce być może zaczyna się kończyć. A w każdym razie, że realny jest scenariusz takiej repolaryzacji, kiedy po latach podziału na Polskę liberalną i solidarną, podziału na PiS i antyPiS, mamy nagle zupełnie inny podział. Różnice światopoglądowe Polek, Polaków są wyrażane, ale jednak w granicach liberalnej demokracji. Więc druga tura umożliwia to zagranie, że przeciwko sobie gramy w pierwszej po to, żeby wiadomo, jeżeli jest druga tura, no to głosujemy na swojego kandydata, swoją kandydatkę, która tam przeszła. Więc wybory prezydenckie dają rządzącej koalicji, tak bym powiedział, więcej komfortu. No. No dobrze, dziękujemy bardzo profesorowi za cenny wkład merytoryczny w naszą dyskusję. Profesor Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski, Krytyka Polityczna. Bardzo dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.